Kurczę, zapomniałem motorolki z chaty, bo nagrywałem na niej, z niej właśnie, z YouTube'a, drugą stronę tej kasety, gdzie pierwsza była nagrywana z A70, a przypomniało mi się, że kiedyś jak przechodziłem z A70 na motorolkę, to byłem taki zdziwiony, że motorolka jest taka głośna, że tak można na auksie na niej powerować głośno. I już w domu na JVC, na tej nagranej drugiej stronie tej kasety, zauważyłem, że jest głośniej nagrane, także chcę się przekonać, albo może najpierw na DS20, potem na A2, czy rzeczywiście w garażu, gdzie można dać trochę głośniej, nie trzeba się krępować, bo w domu to tylko po cichutku sprawdzałem, będzie to grało przyzwoicie. I wziąłem jeszcze jedną kasetę ze sobą, bo może jeszcze się pobawię DT75, bo on ma te różne ustawienia Dolby tam i może też na jakimś ustawieniu będzie to lepiej brzmiało. Te kasety są o tyle dziwne, że szum ten własny z kasety, zobaczcie, od nowości, jest duży szum. Kiedy zaczynam nagrywać, za chwilę włączę, o, szum jest o wiele cichszy, on już jest przyzwoity na nagraniu. To nie wiem dlaczego te kasety są tak jakby nagrane z dużym szumem, ale potem już się robi przyzwoicie. Nie no, tutaj słyszę, że jest głośniej, aż lekko nawet przester wpada na takim mocnym łupaniu. No bardzo ładnie jest. Także no w przypadku nagrywania, przynajmniej z YouTube'a, bo nie rozumiem czego z DT75 mi źle nagrało, ale jeszcze tam też pokombinuję. Ale z YouTube'a to zależy tylko od telefonu. Co mój sierściuszek? I jak widać z dobrego, znaczy no z głośnego telefonu brzmi to bardzo ładnie, nawet na DS20. I soprany jakby lepszy, wszystko jakby się poprawiło. Nie no, teraz jest bardzo dobra jakość, nawet z tego DS20 mi się podoba. I bardzo głośno, kurczę. Zobaczcie, nie będę zmieniał ustawienia głośności na takiej głośności. Zobaczcie, jak gra ta strona nagrana na z Motorolki, czyli z tego głośniejszego telefonu, a jak będzie grała ta druga nagrywana z A70, na którą narzekałem. I ta z A70. No o wiele ciszej. Ciszej i stereo, jakieś takie gorsze. Ja tam mam poustawiane chyba w tym A70 jakieś ustawienia dźwięku niepotrzebne, zbędne, które no w przypadku nagrywania na kasety psują tylko efekt. Być może słuchając na auksie to one poprawiają. A w przypadku nagrywania musi być wszystko wyłączone na surowo, na płasko w telefonie i wtedy jest najlepiej. I właśnie tak jest na Motorolce i brzmi super. Także no, zwracam kasetce honor, bo gra dynamicznie, sopran jest ładny, szum był tylko mocno słyszalny, jak było cicho nagrane, to jest naturalne. Ciche nagranie, to i szum głośniej słychać. A zobaczmy teraz na A2, czy tak samo będzie dobrze. No też jest o wiele lepiej. No naprawdę przyzwoicie teraz jest. No jasne, i nawet tych sopranów jest dużo więcej. I jeszcze raz ta strona z A70. Gorzej jest, trochę gorzej. No jakoś, no nie jest tak jakoś drastycznie gorsza, ale jest trochę gorsza. Ale jest dużo ciszej. Także no z AUX-a jednak na te kasetki mogę
No, znaczy z telefonu śmiało nagrywać, z YouTube'a, bo jest jednak bardzo dobrze. Także zwracam honor, to była wina telefonu. Przewinę do następnego utworku, bo no kiedy puszczałem z A2, to leciało praktycznie bez przerwy, nawet tam sekundy przerwy nie było, a nagrywając z Motorolki już się robiły te przerwy, także co inny telefon, to inaczej to działa. Także teraz mi przynajmniej powinien wynaleźć drugi utworek, mam nadzieję. A wybierałem takie dosyć długie, 7-9 minut. Ten już się kończy, jest następny. Nie, nie ma dużego szumu. Szum jest normalny, przyzwoity, ładny jest szum. Na kasecie jest napisane low noise, no i jest normalny szum, no nie ma dużego szumu. To tylko zależy od głośności, a jak włączę tego Dolby NR, to tego szumu już jest bardzo mało. Mój stróż pilnuje garażu. Bardzo dobrze się nagrało. Stereofonia jakaś taka od razu lepsza, efekty, także no bardzo ładnie. Nie można narzekać na kasetki. Jednak mogę je polecić, także no zwracam im honor, bo są fajne. Nawet naklejki mają. No. Zobaczcie, w pudełeczku są naklejki. Ja już nawet sobie nakleiłem dwa paski, tylko nie popatrzyłem, bo jeden, ten najszerszy tutaj biały pasek z brzegu, to był pewnie przeznaczony na grzbiet kasety, a ja nakleiłem go na kasetę. Drugi nakleiłem już taki węższy z tą czerwoną taką, no z tym czerwonym podkreśleniem. Jeszcze jeden mi taki został, ale no prawdopodobnie ta najszersza biała naklejka była na grzbiet kasety. A te dwa węższe paski na kasetę. No i jeszcze mamy tutaj znaczek TDK, Dolby A albo B. Rodzaje muzyki, jazz, rock, klasyka, rap, reggae, mowa, master i copy. Także no kasetki wyglądają profesjonalnie i też wcale nie brzmią głupio. Jak na 9 zł za nowe kasety, które wyglądają jak oryginalne TDK-i, mają oryginalny znaczek, nie wyglądają na podróbki. Nawet jeśli są podróbkami, to jak na kasety za 9 zł, w ładnym, wąskim pudełeczku, z naklejeczkami, są całkiem przyzwoite, mimo trochę słabego pierwszego wrażenia. Także no, nie wiem, o ile mi się będzie chciało jeszcze z tym DT-75 pobawić, bo nie wiem, czy on ma to Dolby NR, znaczy Dolby B, jak mi tam Michał mówi. Ja tam pamiętam kiedyś Dolby NR tylko znajdowałem, ale jak znajdę Dolby B, no to spróbuję na tym Dolby B nagrać kasetkę. No i w ogóle chcę się przekonać jeszcze raz, czy nagrywając może z jakiejś innej płyty, to muszę tą nową kasetkę rozpakować, czy się też dobrze z płyty nagra, bo DT-75 zawsze z płyt dobrze nagrywał, nawet i z AUX-a zdaje się, że jakąś kasetę mam nagraną i było dobrze, tylko prawdopodobnie nagrywałem na Motorolce, już z Motorolki, a nie z A70, który jest trochę za cichy. Ale dobra, na razie spauzuję. No chyba, że już nie będę nagrywał tego DT-75, no to film się skończy na tym, ale w razie co, to będzie jeszcze dogrywka. Dobra, nagrałem kawałek Sandry, także porównaj, tylko ja nagrałem na końcówkę strony B zamiast początek A, bo mi się tak włączyło nagrywanie w DT-75, ale mam nadzieję, że próbka będzie wystarczająca. Także najpierw ta nagrana z YouTube'a, która już jest przyzwoicie nagrana. No ładna jest jakość, podoba mi się. Pranik fajnie cyka, bas jest przyzwoity. A teraz ta z DT-75 z płytki.
Gdzie ta próbka, kurczę? Gdzieś tu na końcówce taśmy była przecież. Czy to jednak nie z tej strony? No, a jednak z tej strony. No, chyba jest trochę ciszej, ale to też... Ojej, coś mi się tam przeskoczyło. A nie, bo ja na pauzę dawałem w trakcie, bo myślałem, że zmieniam stronę. I dlatego tak się zadziało, ale zobaczmy jeszcze raz. Nie, no jakość jest dobra, a co do głośności, być może to też wina muzyki, bo Sandra to jest taka łagodna muzyczka, a... Nie, to tutaj jest głośniej z telefonu nagrane. Znów mi tutaj coś świruje, kurczę, lewy kanał. No znów mi coś to nagrywanie tutaj. Mam nadzieję, że się nie skasowało. To tutaj zdrowo łupię. To tutaj naprawdę zdrowo łupię teraz. Jeszcze raz ta Sandra z DT75. Jakoś bardzo cicho też nie jest, ale no jednak jest ciszej. Ale dając na maksa też jest przyzwoita głośność, także no nie jest źle, kurczę. Nie, jest całkiem przyzwoicie, jak na Sandrę. Sandra to jest taka dosyć łagodna płytka, jak mu włączę jakąś techniawę, myślę, żeby było głośniej. A jeszcze nawet spauzuję i włączę jakąś techniawę dla pewności. Nagram na tym DT75. No dobra, żeby mi tutaj nie przeszedł w stan spoczynku, bo i tak już będę musiał ten film łatać z dwóch kawałków, bo poprzedni przerwał nagrywanie. Wyjmę tą Sandrę. A że nie miałem techniawy pod ręką, bo jest tam przygnieciona w drugim pudełku, mam techniawy, to włożę kombi. No mam nadzieję, że kombi będzie głośniejsze. I nagramy na kombi. Kasetta. Skończyła to próbka Sandry, bo chcę jedną po drugim nagrać, żeby różnicę zobaczyć. I dobra, jedziemy z kombi. Oj. Trochę dalej. Jakieś inne nagranie. No dobra, to może być. I jedziemy z nagrywaniem. Chyba, że to jest na pauzie, kurde, jeszcze się upewnię. Ale to mam świecidełko. No nie, no teraz jest na pauzie, jak mruga. Teraz się nagrywa.
dawno na nim nie nagrywałem. Ale no, w stosunku do płyty słychać są różnice głośności jednak. Bo zobaczcie, teraz leci z płyty i może już wystarczy tego nagrywania. I teraz puszczę z kasety to, co się nagrało. No jest sporo ciszej, także no nie wiem, o co chodzi. To jest wina kasety. No ale z telefonu tego drugiego głośno nagrało. Ale jakość jest dobra, taka sama, powiedziałbym. No bardzo podobna jak z płyty, tylko jest ciszej. Ale porównajmy jeszcze to próbkę Sandry. Cofnij się. Nie, głośność nie wzrosła. Przerzucimy się na A2. DT75 idzie spać. No, zamykaj się. O co mu chodzi? Jakieś ustawienia mi się tu wciskają zamiast iść spać. Ech. Nie, no tylko godzina mruga. A, no przecież tutaj powerem panelu nie zamknę. No widzicie, tak to jest, jak się czymś długo nie bawi. Także no, na głośności niestety nie wzrasta. Jednak nie wiem, czy to wina DT75, bo JVC z drugiego telefonu mi nagrał głośno. Czyżby taki nadmiar głośności miałem z telefonu, że dlatego nagrał głośno, czy po prostu kaseta cicho nagrywa, tylko właśnie telefon nadrobił Motorolka, a na DT75 już widać, że jest ciszej nagrane. Teraz ta Sandra i kombi. Jakościowo jest dobrze. No, tam przełączałem, bo myślałem, że leci, a było na pauzie i taka przerwa by się nagrała. Aha, no co do DT75, nie ma Dolby B, nie znalazłem tam w ustawieniach Dolby B, jest tylko Dolby NR albo OFF. Nagrywałem na OFF, nie włączałem Dolby NR. Nie wiem, może on ma Dolby B fabrycznie, bo skoro ktoś tam, Michał na pewno i nie wiem, czy ktoś jeszcze twierdzi, że DT75 ma Dolby B, a ja tam czegoś takiego nie znalazłem. No przyzwoita jest ta głośność, taka w miarę. Ale jednak ta kaseta z telefonu, znaczy ta druga strona przynajmniej, się lepiej nagrała. O, pokażę wam przy okazji, jak naklejki ponaklejam tutaj. Trochę źle zrobiłem, że nakleiłem tą szeroką, która powinna być raczej na grzbiecie pudełka, a dopiero tutaj nakleiłem taką właściwą i to też nie wiem, czy nie lepiej by wyglądała tym czerwonym paskiem do góry. No ale na następny raz będę wiedział. To jest ta pierwsza strona ciszej nagrana. To jest ta głośniej nagrana. Ale znowu mi coś tutaj lewy kanał świruje, kurczę, ten magnetofon jest jakiś rąbnięty. Wcześniej to była wina tego przycisku od nagrywania. O, i słychać nawet, że raz zaskakuje, raz właśnie. No, ten magnetofon coś zaczyna odwalać. No, coś się zblokowało. Ten przycisk od nagrywania coś mi tutaj świruje. No dobra, podsumowując, no zdaje się, jakby kaseta nagrywała trochę ciszej. Słychać to po przejściu z CD na kasetę. No i co? No z jednego telefonu mi nagrało tak samo cicho, może nawet troszeczkę ciszej niż CD.
Dopiero z drugiego bardzo głośnego telefonu nagrało mi przyzwoicie. To jest ta cichsza strona. A, bo to się rozkręca tydzień. Nie, no tutaj jest o wiele głośniej. No ale no, jeśli ktoś ma możliwość podbicia trochę głośności, jeśli by wam się, no jeśli byście kupowali takie kasety, chcielibyście kupić takie kasety i macie możliwość nagrania, no znaczy regulacji głośności przy nagrywaniu, no to to załatwia sprawę, no. Poza tym jakość dynamika jest dobra. Szum jest normalny, także jest dobrze. No i dobra, bo pewnie będzie ze 20 minut. Zmykam Hejka razem z utworkiem. A to jeszcze nie jest koniec. Dobra, to zostawię jeszcze na minutkę, bo to jest fajna. Taki motyw fajny.